wami niesamowity pokaz lotniczy. Grot. Pięknie przywitały pana prezydenta. Na niebie pojawiło się 6 samolotów, które wykonały niezwykły biały i czerwony dym. Symbolizuje formacji ROM prowadzonej przez kapitana pilota Krzysztofa Jagodzińskiego. A kolejny pododdział, również reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki, jest to ABC, czyli pancerna brygadowa grupa bojowa, stacjonująca w Żegnach. Kolejne ugrupowanie śmigłowców Mi-2, również w formacji ROM 49. Bazy Lotniczej, prowadzi podpułkownik pilot Jacek Wiązek. Widzimy śmigłowce z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, w której skład wchodzą 49. Baza Lotnicza z Puszcza Gdańskiego i 56. Baza Lotnicza z Inowrocławia. I zagraniczne poczty sztandarowe. Brygada Polsko-Litewsko-Ukraińska, Czechy, Dania, 2 poczty ze Stanów, Niemcy, Węgry, Włochy, Czechy, Holandia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania. Statki powietrzne, które mogą państwo podziwiać w tej chwili, to produkowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce półszyzdrowe z 7. Dywizjonu Lotniczego wchodzącego w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dwóch znanych już państwu formacja ROM. Pierwszą formacją dowodzi kapitan pilot Adam Rożen, drugą kapitan pilot Ernest Kaniusz. A na lądzie organizacje proobronne. Przed państwem wysilują pododdziały organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Mamy pododdział reprezentujący z nami organizacji proobronnych wystawiony przez Związek Strzelecki z Trzech Podstawowych. Grzegorz Ostrowski na mnie prowadził ostatnią organizację proobronną, która jest pododdział reprezentacyjny ze Stowarzyszenia Szkolnego Strzelców Rzeczypospolitej. Mamy także klasy mundurowe. Śmigłowiec pokładowy SK-2G przeznaczony do rozpoznawania, wykrywania i identyfikacji celów nawodnych oraz poszukiwania i niszczenia okrętów podwodnych. Szanowni Państwo, zakończyła się wypada pierwsza, ale już możemy spokojnie dalej patrzeć w niebo. W skład aktualnie wykonanego ugrupowania wchodzą śmigłowce Mi-8-3. Śmigłowce te wykorzystywane były podczas Światowych Dni Młodzieży, zapewniając transport powietrzny Ojca Świętego Franciszka. Ugrupowanie śmigłowców podczas dzisiejszej parady lotniczej dowodzi kapitan pilot Krzysztof Ostrowicz na Mi-8. Szanowni Państwo, te średnie śmigłowce Mi-8 specjalnie przygotowane są. Kolejne to ugrupowanie po 4 śmigłowce. W pierwszym możecie państwo obserwować śmigłowce 17 numer.
bojowy Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Maksymalna prędkość śmigłowca wynosi 335 km na godzinę, co sprawia, że jest jednym z najszybszych śmigłowców na świecie. Uzbrojenie śmigłowca stanowi 4-rubowy karabin maszynowy o szybkości 4-5 tysięcy strzałów na minutę, jak i różne warianty uzbrojenia podniesionego. Zadania realizowane i kolejne ugrupowanie Klin to śmigłowce Mi-24 z 49 bazy prowadzone przez kapitana pilota Mariusza Świercza. Głównym przeznaczeniem śmigłowca Mi-24 jest wsparcie wojsk lądowych poprzez tarczanie opancerzonych celów naziemnych siłach przeciwnika. Śmigłowiec Mi-24 przeznaczony jest także do zwalczania celów powietrznych oraz dezantowania grup specjalnych. Zbliża się formacja 6 samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik zespołu akrobacyjnego Orlik 4 skrzydła lotnictwa szkolnego. Założenie na etapie projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowany do szkolenia pilotów wojskowych. Ugrupowanie prowadzi lider zespołu, major pilot Dariusz Zakurski. Przeznaczeniem samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków i ewakuacja rannych. Ugrupowanie prowadzi major pilot Piotr Błonek. Kolejne liczne samoloty to AN-28 z lotnictwa Marynarki Wojennej. Samolot przeznaczony do prowadzenia rozpoznania i dozoru radiolokacyjnego obszarów morskich. Służy również do rozpoznania wzrokowo-fotograficznego oraz wsparcia systemu SAR-em z możliwością lokalizowania nadajników ratunkowych i zrzutów karty ratunkowej. Samoloty pilotują kapitan pilot Jacek Gruszywa, kapitan pilot Tomasz Chabula i kapitan pilot Marek Kluczek. Trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Przeznaczeniem tego samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków i ewakuacja rannych. Ładownia maszyny jest w pełni hermetyzowana. Do samolotu można załadować 9250 kg ładowni lub 49 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Ugrupowanie prowadzi. W kolejnym przelocie zaprezentuje się Państwu formacja samolotów C-130 Hercules. Dwa z nich to polskie C-130 WSR, będące na wyposażeniu 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Samolot ten przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w państwie. Na pokład może zabrać maksymalnie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów, może polecieć bezpośrednio w Warszawie. Obecnie
7800 New Generation, prezentowane w okolicznościowym malowaniu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w asyście dwóch myśliwców F-16. Na stateczniku B-737 widnieje wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego, którego imię nosi prezentowany statek powietrzny. Samolot B-737-800 pilotuje załoga pod dowództwem mojego pilota Mariusza Ćwierkiewicza. Lotnictwa taktycznego. Są przeznaczone zarówno do prowadzenia defensywnej i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej, precyzyjnego atakowania obiektów naziemnych, kontroli lotniczej wysuniętych obszarów przeciwnika i skazywania obiektów do zwalczania, jak również do bliskiego lotniczego wsparcia sił lądowych na polu walki. Ugrupowanie Jastrzębi typu ROT prowadził major pilot Ryszard Stokowiec, a ugrupowanie typu ROT prowadził podpułkownik pilot Krzysztof Duda. Wojskowym odpowiednikiem cywilnego modelu Boeing 707 i służy w powietrzu od 1957 roku. Używano od wojny w Wietnamie do operacji w Pustyni Morskiej. Szereg czterech samolotów F-22 Raptor z amerykańskich sił powietrznych. F-22 to dwusilnikowy jednomiejscowy samolot piątej generacji. F-77 na podwoziu kołowym. Dana, egzemplarze z 17 brygady zmechanizowanej Międzyrzecz. Kolumną dan dowodzi kapitan Damian Slejnic. Samowieżna armatykowica Dana przeznaczona jest do niszczenia środków i punktów ogniowych, elementów stanowisk dowodzenia oraz umocnień polowych. Dzięki zastosowaniu polskiego systemu kierowania ogniem TOPAS współpracuje w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. I artyleryjskie wozy dowodzenia na podwozie koło. Dwa egzemplarze z 12 brygady zmechanizowanej ze Szczecina. 122-mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz. Pojazdy, które Państwo widzą, są z 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu. Kolumną Langust dowodzi podporucznik Tomasz Pieronek. Wyrzutnia przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach zaśrodkowania i po drogach podejścia. Jak armatokowice Dana, wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem TOPAS. Teraz artyleryjskie wóz dowodzenia ma podwozie koło. Dwa egzemplarze również z 12 brygady zmechanizowanej ze Szczecina. Dowodzi młodszy oficer Pary Cieliński. 120-mm mościsz samowieżny rak na podwoziu kołowym. Dzisiaj prezentowany z 12 brygady zmechanizowanej w Szczecinie oraz 15 giżyckiej brygady zmechanizowanej. Kolumną mościszy rak dowodzi porucznik Marek Konikowski. Rak przeznaczony jest do rażenia ogniem półpośrednim i na wprost obiektów bądź przeciwnika. Przed Państwem rakietowe i przeciwlotnicze środki walki na podwoziu kołowym. Pierwszy raz prezentowane na pokazie w Warszawie pojazdy morskie jednostki ramowe rakietowe, pochodzące w skład trzeciej okrętu. Zespany mogą kierowane i wyrzutnione pociskowe prowadzi podporucznik Marki Pałudna, Bryle. Plus kierowane środka na kolejny to mobilna wyrzutnia pocisków rakietowych. Prezentowane egzemplarze są z morskiej jednostki rakietowej w Siewierowicach. Wyrzutnia rakiet Patriot.
zmodernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSA-P z 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie. Modułem pojazdów OSA-P dowodzi starszy chorąży Błażej Nowak. OSA przeznaczony jest do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet. Wozy bojowe przystosowane są do pokonywania przeszkód wodnych i wykonywania zadań w trudnym terenie. Zautomatyzowany wóz dowodzenia Łowcza 3K. Parą pojazdów Łowcza dowodzi starszy sierżant Grzegorz Faruta. Zdolna do przerzutu radiolokacyjna SOA z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych oraz 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie. Parą stacji SOA dowodzi starszy kaprasz Łukasz Kujawa. Polowa stacja meteorologiczna HMS-a 15. I pod koniec kolumny pojazdów kołowych zaprezentowany zostanie przewóz pasażerowy. Pojazd pasażerski Iveco, a także lekki traum mechaniczny z danym sterowanym burzem przewożony na przyczepie samochodu 1-3. Tuż za nim S20 podróży samochodowy. Pierwszy polec drugiego wózku samochodu, drugi polec drugiego wózku inżynierów i samochód sanitarny czteronoszowy na podwoziu Iveco. Dwa egzemplarze z pierwszego wojskowego szpitala bojowo-polowego w Bydgoszczy. Parą pojazdów medycznych dowodził starszy kapral Michał Wołowski.
za tatarami maszeruje spieszone rycerstwo. Pełne zbroje ważące do 20 kilku kilogramów. Mnóstwo chorągwi, które możemy podziwiać. Między innymi chorągiew krakowska, podolska, czy chorągiew z Krzyżem Jagiellońskim. Z załogą z prywatnej kolekcji z Budzynia. Samochód pancerny Austin. Proszę Państwa, 36 pokórów. Jest to pododdział pierwszy wystawiony przez Stowarzyszenie Historyczne Cezabona, którzy we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, Stowarzyszeniem Historycznym Reduta Częstochowa i Grupą Rekonstrukcji Historycznej II Morskiego Pułku Strzelców w defiladzie wystawiają kompanię baonu stołecznego zmiany krakowsko-śląskiej z sierpnia 1939 roku. Widzimy teraz rekonstruktorów w umundurowaniu Policji Państwowej z okresu 1919-1939. Za stworzenie kolumny odpowiedzialne są grupy rekonstrukcji historycznej odtwarzające formacje Policji Państwowej z Białegostoku, Katowic, Koszalina, Lublina, Nowego Targu, Radomia, Warszawy, Wołomina i Żyradowa. Jak Państwo mogą zauważyć, jest także ciężarówka, która, uwaga, ma prawie 75 lat oraz repliki rowerów z tamtego okresu. Przed nami jest cała koniak z Federacji Kawalerii Ochotniczej w umundurowaniu Kawalerii Polskiej 20-lecia międzywojennego. Kawalerzyści to jazda z okresu międzywojennego w umundurowaniu garnizonowym. Jeźdźcy występują przy półtrójkowym z lędzami. Oddziałem dowodziłem mistrz Kawalerii Ochotniczej Jan Znalec, prezes Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzą ją oddziały współczesnej kawalerii nawiązujące umundurowaniem regulaminami do polskiej kawalerii okresu międzywojennego. Oddziały kawalerii ochotniczej posiadają własne oznaczenia stopni, system rekrutacji i regulaminy. Kolejna grupa pojazdów to lekkie trzy czołgi rozpoznawcze TKS wystawione przez Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej oraz prywatnego kolekcjonera z Łodzi.
Historycznej oraz Muzeum Polskich Sił Zbrojnych Fundacji Niepodległości z Lublina. Grupa składa się z 4 pojazdów oraz jednego motocykla z okresu II wojny światowej w barwach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Willys Ford PPW. Samochód zwiadowczy Dingo Diner o nazwie bocznej Nadzieja w barwach dowództwa II Korpusu, załoga to strzelec i radiotelegrafista. Półciężarówka Dodge WC-52, zaadoptowana dla służb sanitarnych. Oraz motocykl angielski Royal Enfield w barwach pierwszej edycji pancerny. Historyczna zgrupowanie Radosław opuszczające powstańców warszawskich. 36 powstańców przed nami. Powstało w 2005 roku Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław jest organizacją mającą na celu utrwalenie pamięci o polskim państwie podziemnym i powstaniu warszawskim. Grupa rekonstrukcyjno-filmowa GRR wymowo odtwarzająca żołnierzy wyklętych, 13 wyklętych. Grupa działa ponad 7 lat. Wielkiej defilady niepodległości z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed nami żołnierze i harcerze z flagami Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze, którzy teraz przed Państwem defilują do podchorążowej Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Wewnętrznych z Poznania, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, także harcerze, ZHP i ZHR oraz uczniowie klas mundurowych oraz 125. Liceum Ogólnokształcącego imienia Waldemara Milewicza z Warszawy. Zakończenie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przyjęcie zaproszeń, mieszkańcom stolicy, że zawsze jesteście tutaj Państwo z nami. Jednak niech Państwa dzień z wojskiem trwa dalej. Zapraszamy serdecznie na Wojskowy Piknik Rodzinny Służby Niepodległej, zorganizowany na Błoniach Stadionu Narodowego.